Ojej, Pia, słuchaj, dzisiaj jest finał Girly Wigi, ostatni odcinek. Ciekawe, kto wygra, ale się denerwuję okrutnie. Ciekawe, czy na mnie głosowali, ale się denerwuję, naprawdę. Może zadzwonię do Filipa, może trochę on mnie uspokoi. No, cześć, to Hania. Dzisiaj jest ostatni odcinek, finał Girly Wigi. Tak się denerwuję, wiesz? Hania już wstała? Ojej, tak wcześnie? Niemożliwe. Hania! Chodź na śniadanie, gotowa jesteś? Tak, mamo, już idę, tylko dzwoniłam do Filipa. Ojej, chyba jest bardzo zdenerwowana. Już wstała i już gotowa? Cześć, kochanie. No, cześć. Słuchaj, Hania bardzo się denerwuje. Wiesz co? Myślałem, że może pójdziemy tam z nią, całą rodziną. Co ty na to? Musimy ją wesprzeć. Co? Nie, ja nie chcę tam iść do Girly Wigi, ale nuda. Julian, to nie jest zwykły dzień. Twoja siostra ma szansę wygrać program telewizyjny. Powinniśmy ją wspierać. Hej, dzień dobry. Dobrze słyszałam? Chcecie iść ze mną? Julian, napiszę ci usprawiedliwienie. Nie musisz iść do szkoły, nie chcesz? Aha, no dobra. Niech wam będzie. Idę. Tak, dobrze słyszałaś. Wszyscy idziemy z tobą, całą rodziną, wszyscy wróblewscy. Ale mamo, pamiętacie, jak ostatnio ze mną poszliście, to nie poszło zbyt dobrze. O, idziemy do Girly Wigi, super, marzyłam o tym. Nie martw się, kochanie, poprawimy się, ostatnio to był przypadek. No dobra. A, i jeszcze zaprosiłem babcię i dziadka. Dzień doberek. Hania będzie w telewizji, my musimy tam być. Ojej, teraz nie mogę już im odmówić. Przyszła cała rodzina, calutka. Dobra, chodźcie, bo się spóźnimy, zaraz się zaczyna. Tak, chodźmy już. Nie mogę się spóźnić na ostatni odcinek. Dzień dobry, drodzy widzowie! Dzisiaj zapraszamy na wielki finał Girly Wigi! Widzę tutaj różnych fanów i rodzinę i oczywiście nasze kochane uczestniczki. Czy denerwujesz się ostatnim odcinkiem? Jak się czujesz? No, bardzo jestem zdenerwowana. Ojej, zepsuł mi się aparat, ale dobrze, mam jeszcze następny. Uff. A gdzie jest Hania? Dzwoniła do mnie rano i mówiła, że będzie. Ale nie mówiłem jej, że przyjdę. Ciekawe, co powie. Haha, nie mogła raz tutaj zabraknąć. Patrz, jaki tort, ile ludzi, fajna impreza. Dzieci, wszyscy za mną, tutaj zapraszam. Powolutku podchodzimy. Musimy wspierać siostrę Emmy. O, super! Wow, mama, tata, zobaczcie, ile tutaj jest moich przyjaciół. O, oni też przyszli? To bardzo miło z ich strony. Niespodzianka! Ojej, dziękuję wam bardzo. Udała wam się niespodzianka. Nie mówiłeś, że będziesz. Wow, wy też tu jesteście? Wszyscy dla Hani? Ale miło. O, Emma, jesteś! Jak tam życie? No, cześć, przyszliście nawet wy, ale super! O, widzę już Hanię, naszą drugą kandydatkę. Zapraszam, Haniu. Ale super, że przyszliście. Bardzo się cieszę. Już się tak bardzo nie denerwuję dzięki wam. Haniu! Haniu, ogłuchłaś? Wołają cię. Masz tam iść do prowadzącej. Ale super, moja Hania jest taka dorosła. Występuje w telewizji. Ja pamiętam, jak była bobasem. Ojej, naprawdę nie słyszałam. Już idę! Hania, przyszedłem specjalnie dla ciebie, nie chciałem, ale teraz nie żałuję, jest super. Dobra, zostaw mnie, muszę iść. Ojej, uwaga na ten tort, on się przewraca. Uważajcie na niego. Ale super, musimy się tutaj dobrze usadowić, żeby wszystko widzieć. Ja już jestem gotowy. Dobrze, mamy już tutaj nasze dwie kandydatki. Niedługo ogłosimy wyniki głosowania. Jedna po lewej, druga po prawej.
Ojej, ale pyszny tort! Czy to marcepan? Jak Hania wygra, to zjem go całego. Julian, co ty tutaj robisz? Nie dotykaj tego tortu, bo się przewróci. No ciekawe, kto wygra. Oby nie Hania. Dobrze, długo czekałyście na decyzję i już mogę powiedzieć, że wygrała Hania! Naprawdę, ja jestem zwyciężczynią Girly Wiki całego? Wow, ale super! Gratuluję ci, Haniu, daj się uściskać. Też chciałam wygrać, ale ty zasłużyłaś, naprawdę. Ojej, ale jesteś dobrą przyjaciółką, dziękuję ci bardzo. Zobaczcie, jak miło. To prawdziwe przyjaciółki. Ja zasłużyłam na wygraną. Ale super, brawo, Haniu, świetnie. Jestem w szoku. Hania wygrała? Niemożliwe. Julian, proszę cię, zostaw ten tort, bo jeszcze go przewrócisz. Hania wygrała! Cudownie, moja Hania! No świetnie, super, jestem zachwycony. Ojej, tort stoi? Okej, nic się nie stało, może nikt nie zauważy. Tato, odejdź od tortu, ja nie chcę tortu z tatą, tylko sam tort. Nasza zwyciężczyni otrzymuje jeden dzień w pięknym zamku i może wybrać pięć osób, które pójdą z nią. Wow, zamek cały dla mnie na jeden dzień? Tak, dla ciebie i pięciu osób, które wybierzesz. Pięć osób to cała rodzina Wróblewskich i jeszcze jedna osoba. Hania na pewno mnie wybierze, jestem jej najlepszą przyjaciółką. Ja też chcę iść, będę prawdziwą księżniczką. Ja nie rozumiem, o co chodzi z tym zamkiem. Nie, księżniczki to nie dla mnie. Julian, czy wszystko w porządku z moją bluzką? No pewnie, tato, wszystko w porządku, tak jak było wcześniej, po staremu. Martin, co się z tobą dzieje? Idziemy do zamku, słyszałeś? A co ma być ze mną nie tak? No super, do zamku, fajnie. Dobrze, Haniu, teraz musisz wybrać te pięć osób, o których mówiliśmy. No dobrze, także zacznę od Lili, bo ona na to zasłużyła. Ma drugie miejsce, ale dla mnie pierwsze. Ojej, ale miło, ale super. Drugą osobą będzie moja malutka siostra Emma, bo ona kocha zamki i księżniczki. Wow, super, to moje marzenie, dziękuję. Wiedziałam. Potem wybieram moje dwie najlepsze przyjaciółki, Pię i Becky. Wow, super. A potem wybieram kolejną osobą będzie. Ciekawe, czy mnie wybierze. Nie zapomnij o kuzynce. No może rodziny całej nie weźmie, ale chociaż mamę. Ostatnią osobą będzie dziadek. Wow, super, ale będzie imprezka. Ej, jak to co? Dziadek idzie do zamku? Ojej, szkoda. No ale dobrze, mądrze wybrała. A mnie nie wzięła. No, bez sensu. Dobrze, to jest nasza zwyciężczyni i jej pięć osób wybranych. Tutaj się już żegnamy i do zobaczenia w zamku. Dzień dobry, jesteśmy w zamku, wielkim zamku księżniczki. Cały dzień macie tutaj dla siebie, róbcie co chcecie. Wow, cały dzień? Wszystko się świeci i błyszczy, wow! Ale tu pięknie, przepięknie, to moje marzenie, największe marzenie, prawdziwy zamek. Ale tu przepięknie. Jak we śnie, masz rację. Oj, tort też tutaj jest, chętnie bym zjadła. Rozkręcamy imprezkę. Zaraz zrobię dla was breakdance. Tak, dziadku, dawaj, pokaż coś, pokaż jakieś ruchy. A my dziękujemy za oglądanie. To był program Girly Wiki, wielki finał. Komentujcie, jak wam się podobała ta seria. Dziękujemy za głosy i do zobaczenia może w drugiej edycji.